co nazywamy monografiami, to są po prostu prace naukowe na jakiś konkretny temat. Czyli po prostu książka naukowa, mówiąc tak bardzo prosto, ale w takiej terminologii naukowej mówi się o tym monografii. No i to, co chciałbym pokazać, to porównać, jak funkcjonuje, jak się robi też taką książkę tradycyjną właśnie, a jak taką monografię cyfrową, którymi mój zespół się zajmuje. No więc od tego zaczniemy. Natomiast no myślę, że może dwa słowa wcześniej o tym właśnie, dlaczego ja tu jestem i dlaczego o tym opowiadam. Więc mój zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej tworzy właśnie takie z jednej strony monografie cyfrowe, z drugiej strony też edycje. O edycjach powiem później. Mam w tym spore doświadczenie. Ja właśnie zacznę dzielić ekran, żeby pokazać. Będziemy nam dużo materiałów z niej dzisiaj pokazywać, bo one dobrze ilustrują te różne kwestie, o których mówię. To jest platforma Nowa Panorama Literatury Polskiej. Mogą Państwo na nią wejść pod linkiem nplp.pl. No i oprócz tego, że te rzeczy są zrobione cyfrowo, to też wszystkie te kolekcje są wiedzą stworzoną przez w Instytucie Badań Literackich PAN, więc to jest to rzecz bardzo, można powiedzieć, wiarygodna, bardzo warta polecenia. Więc generalnie, jeżeli Państwo będą chcieli czegoś się dowiedzieć na tematy, które no widać po tytułach tych kolekcji, to serdecznie zapraszam. A to, co Państwo widzą, to oczywiście jest tak zwany frontend, czyli to, gdzie użytkownicy mogą sobie wejść i właśnie czytać, oglądać różne materiały. Natomiast też, jak my, może nie będę się logował na zaplecze, w każdym razie, jeżeli my, jako mój zespół, chce coś dodać, stworzyć, zmodyfikować, no to musimy się zalogować i po prostu na zapleczu zmontować jakby te kolekcje albo wprowadzić te teksty. W każdym razie, jeżeli od strony technologicznej to Państwo interesowało, jak to jest zrobione, bo może ktoś jest ciekawy, to wykorzystuję pewnie znaną Państwu technologię, czy też sposób robienia różnych stron WordPress. Natomiast z bardzo wieloma modyfikacjami, które dla nas specjalnie na potrzeby tej platformy stworzyli programiści, czyli tak zwane dodatkowe wtyczki. Zajmujemy się analizą dzieł literackich, czyli książek, wierszy, ale też zajmujemy się na przykład biografiami autorów literatur. No i wieloma rzeczami jakby tak na styku literatury i kultury, jak to nawet tutaj widać też po tematyce tych kolekcji. Na przykład no, nasza ostatnia stworzona kolekcja to jest Atlas Literatury Zagłady, bo mamy w Instytucie bardzo mocny zespół zajmujący się właśnie Holokaustem i we współpracy stworzyliśmy tą kolekcję. No ale też, jak Państwo widzą, mamy tutaj na przykład o Sienkiewiczu czy o Prusie materiały, które akurat mi są dosyć bliskie, bo ja prymarnie jestem badaczem właśnie XIX wieku i Prusa i Sienkiewicza właśnie. Książka jest liniowa, tak? Czyli ma jeden porządek czytania. Od początku do końca elementy następują po sobie i zresztą zazwyczaj są takie elementy, które są dosyć stałe. Czyli mamy określoną konwencję, tak? Że najpierw jest spis treści, prawda? Później wstęp, później rozdziały, na końcu czasem jest indeks, prawda? No tu mamy jakby ten spis treści w pewnym sensie sam się rozwija, tak? No i też ma kilka poziomów, no bo jeżeli wejdziemy w ten moduł leksykon lalki, który zresztą pierwotnie też był książką. My ją przetworzyliśmy na taką kolekcję cyfrową. No i już teraz Państwo widzą, że tak jak w normalnym, w tym leksykonie lalki, po prostu były hasła alfabetycznie ułożone od A do Z.
Tutaj my dodaliśmy do tego jeszcze różne możliwe porządki lektury. No, trochę się, przyznam, też pobawiliśmy, bo stworzyliśmy takie kategorie standardowe, jakich można by się spodziewać, czyli możemy na przykład, jeżeli klikniemy na funkcję bohaterowie, hasła poświęcone wszystkim bohaterom lalki. Przy czym może też jeszcze to powiem, bo pewnie może nie być to dla Państwa oczywiste. Lalka to jest taka najbardziej znana polska powieść realistyczna w XIX wieku. W Polsce się cieszy ogromnym kultem. Stąd też jakby w pewnym sensie zaczęliśmy od tematu lalki i jej autora, Bolesława Prusa, a przy okazji też to, ponieważ to pierwociny jakby tej kolekcji stworzyliśmy w 2012 roku, to wykorzystaliśmy, to był jubileusz pisarza, stulecie śmierci. No w każdym razie, wracając, więc możemy sobie właśnie zobaczyć, jacy bohaterowie, możemy sobie zobaczyć kategorię rozrywki i patrzeć o hasła typu balet albo alkohol, tak, i to pokazuje też tło kulturowe jakby tego czasu, kiedy powieść się odbywa. To na przykład restauracje i cukiernie pojawiają się wówczas tak w tej powieści także. Więc możemy sobie wtedy przeczytać. Ale oczywiście gdybyśmy na przykład szukali bezpośrednio tak jakiegoś materiału o, nie wiem, modzie, tak? No to moglibyśmy tak samo wrzucić do wyszukiwarki moda i to hasło by nam się wyszukało. No więc tak, no więc tutaj mamy, tak jak w książce mamy jeden porządek, który wszystko jest ułożone. Tutaj możemy oglądać według najróżniejszych porządków. Na przykład, no właśnie, mamy dwa rodzaje tych kategorii. No pierwsze takie w miarę oczywiste i drugie takie bardziej trochę kreatywne, tak, mężczyźni, męskie zabawki, czy żarty, swary, spory, które mają zaciekawić, wciągnąć właśnie może ktoś, kto będzie chciał, może ktoś się właśnie zainteresuje w ten sposób. No i tak samo te same hasła mamy ułożone wedle innego porządku. Możemy je sobie przeglądać według porządku tych drugich kategorii. No i tutaj też, bo ta rzecz o tej strukturze jest bardzo istotna, to będzie wielokrotnie będę do tego wracał, bo różne elementy jakby też mogą być układane na ten sposób cyfrowy na różne sposoby. No i też przy okazji tego, co mówiłem o strukturze, chciałem pokazać Państwu jeszcze jedną kolekcję Sienkiewicz po nowoczesny. Jak Państwo widzą, to w ogóle jest, najbardziej to, że tak powiem, wyrafinowane sterowanie stworzyliśmy, bo no chcieliśmy zrobić trochę coś nowego, wykorzystać przestrzeń. To, co Państwo widzą tutaj, to jest, znowuż, Henryk Sienkiewicz to drugi z wybitnych XIX-wiecznych pisarzy polskich, twórca powieści historycznych przede wszystkim, tak jako taki najbardziej trylogii, Ogniem i Mieczem, Potopu i Pana Wołodyjowskiego. No i był on tak wielbiony w Polsce, że otrzymał od narodu z darów, zbiórki pieniędzy, zakupiony dwór, właściwie dworek w miejscowości Oblęgorek. Tam dzisiaj się mieści muzeum tego pisarza. No i on tam za dużo tam nie przebywał, bo niezbyt mu się tam podobało generalnie, ale no co jakiś czas tam na miesiąc sobie przyjeżdżał. Znaczy, bo to jest miejsce, bo zresztą Henryk Sienkiewicz był człowiekiem bardzo światowym, a to jest miejsce na prowincji. Z anegdot można powiedzieć, że syn Sienkiewicza podobno codziennie rano 2 godziny jechał do miasta najbliższego, czyli do Kielc, żeby gazetę kupić dla taty, bo to było bardzo ważne. No więc widzą Państwo, staraliśmy się wykorzystać tą przestrzeń pałacu w Oblęgorku. To jest front, to jest tył. Jak widzą Państwo, tam w ogóle bryła tego dworku jest to bardzo ciekawa, można powiedzieć eklektyczna.
No ale to, co jest interesujące, to że tam w środku jest, gdy wejdzie się na parter, to muzeum rekonstruuje pomieszczenia takie, jakimi były, kiedy Sienkiewicz tam pomieszkiwał, powiedzmy, łącznie z wieloma elementami wystroju. No i tutaj ta struktura tej opowieści jest w ogóle inna, bo przechodząc do konkretnych pokojów, dopiero wtedy możemy kliknąć na jakiś element i tam przejść do tekstu naukowego na dany temat. Więc oczywiście też to, co rzuca się w oczy i co jest też niezwykle istotne w przypadku publikowania treści w internecie, że dużo ważniejsza niż w przypadku książki jest warstwa wizualna. Więc my bardzo o nią dbamy, no ale my staramy się też, żeby one były, znaczy bardzo starannie dobieramy każdy obraz czy każdą grafikę, którą wykorzystujemy, no bo uważam, że one mają też taką, no, mają funkcję znaczącą, znaczy albo wzmacniają znaczenie tekstu, albo właśnie czasami z nim dialogują. No i tu mamy całkiem dobry przykład. To jest grafika z cyklu Tysiąca i Jednej Nocy. Zresztą pisarz sam wieszał, sam powiesił w tym pomieszczeniu, to było jadalnia, więc trochę to o jego guście mówi. No i natomiast tekst, który jakby jest połączony z tą ilustracją, to tekst profesor Grażyny Borkowskiej o połączeniu okrucieństwa i seksualności w powieściach Sienkiewicza. Mogę zapytać, czy tekst był stworzony specjalnie na potrzeby tego wydania? Tak. To pociągnę ten temat, bo to też o tym miałem mówić. Generalnie rzecz biorąc, na dwa sposoby można treści w internecie robić, czyli albo mamy już jakieś materiały papierowe, powiedzmy, no tak jak w przypadku tego leksykonu lalki. Już mieliśmy książkę, która w naszym wydawnictwie się ukazała, natomiast wraz z innymi materiałami, które tam są, tak połączyliśmy ją w kolekcję cyfrową. No tutaj też był w przypadku tej kolekcji plus plus. No mieliśmy tę książkę, leksykon lalki, mieliśmy zbiór tekstów napisanych czy wygłoszonych na takim panelu powieściopisarze o lalce, kiedy pisarze polscy opowiadali o tym, czym dla nich jest lalka. No i trzeci element to Warszawy Prusa, do których jeszcze wrócimy później. To była pierwotnie płyta multimedialna. Więc i my to wszystko połączyliśmy w jedną kolekcję cyfrową. Natomiast w przypadku niektórych projektów, tak jak właśnie Sienkiewicz po nowoczesny, projekt w ogóle nazywał się Sienkiewicz po nowoczesny laboratorium cyfrowe, więc mieliśmy finansowanie na to, żeby właśnie w trybie takim trochę laboratorium przetestować różne rozwiązania dla opowieści o literaturze czy o pisarzu. W związku z czym też wszystkie teksty powstały specjalnie na potrzeby tej kolekcji cyfrowej, aczkolwiek one jakby funkcjonują w dwoiście. Można też z tej strony kolekcji pobrać wersji cyfrowej książkę w trzech formatach. No, to też ze względu na to, żeby to rozliczyć jako projekt naukowy, było dosyć niezbędne, bo niestety kolekcje cyfrowe nie są traktowane jeszcze przez nasze ministerstwo jako dzieła naukowe, więc nie mamy za nie tak punktów, które na koniec jakby określają, czy dobrze pracujemy, czy nie. No więc tutaj musieliśmy trochę taki fortel zrobić, ale też no, trochę mam wrażenie, że to po prostu no, trochę dwóch różnych publiczności trafia forma książkowa i forma taka kolekcji cyfrowej. Natomiast właśnie tak, dla nas podstawową jakby
podstawową wersją treści tutaj jest ta kolekcja cyfrowa. No i ona ma, oprócz tego, że możemy sobie niejako chodząc po tym pałacu dochodzić do różnych ciekawych odkryć, no, jest tam no, wiele interesujących przedmiotów. Na przykład tutaj, jeżeli wejdziemy na to, to jest na tą rzeźbę mamy, to jest zdaje się pamiątka, którą Sienkiewicz przywiózł z Afryki, bo i możemy sobie, to jest akurat artykuł na temat podróży amerykańskiej i podróży afrykańskiej Sienkiewicza, które trochę taką klamrą zamykają dwa, znaczy tak pewien okres życia bardzo, no, moim zdaniem najbardziej istotny dla Sienkiewicza. No, też mamy tutaj wiele ciekawych, niezwykle interesujących materiałów. To jest na przykład jedno ze zdjęć, które pisarz sobie wykonał przed podróżą afrykańską w atelier, bo już tak to wówczas w zwyczaju miewano. Dobrze, byliśmy przy temacie struktury. Mamy, no właśnie, no takim elementem, o którym, no bo tradycyjna książka co ma? No na przykład ma przypisy, prawda? No i mamy tutaj, no i oczywiście w formie cyfrowej też przypisy funkcjonują podobnie. Mogą, tak jak tutaj, czyli po prostu możemy po kliknięciu na przypis przechodzimy po prostu do tegoż przypisu. No ale też oczywiście, teraz może pokażę jeszcze. Tak, czy Państwo widzą, jak się zmienia ekran tam online? Widzą Państwo, jak się zmienia ekran online? Tak, widzimy. Dobra, świetnie, dziękuję. To jest nasza platforma do edycji cyfrowych. Do edycji, jak powiedziałem, przejdziemy zaraz. Tylko chciałem pokazać tutaj to, jak są zrobione te przypisy. Poszukajmy jakiś u siebie na komputerze miałem już otwarty odpowiednio. O, jest przypis. No i można też taki mechanizm, tutaj jest akurat, mamy taki mechanizm, że po najechaniu się ten przypis wyświetla. No i to oczywiście czyni lekturę wygodniejszą. To znaczy, nie, oczywiście my normalnie jesteśmy przyzwyczajeni, że sobie zerkamy, tak? Natomiast jak czytamy i mamy przypis, jeżeli chcemy go przeczytać, no to nasz wzrok musi zejść na dół, przeczytać przypis. I wrócić do tego miejsca, z którego poszliśmy. Tutaj możemy trzymać wzrok w tym samym miejscu i od razu sobie ten przypis wyświetlić. Takim elementem, jednym z elementów struktury, o którym już wspominałem, jest indeks, na przykład indeks osób, tak, czyli są zwyczajowo w książkach naukowych, indeksuje się wszystkie osoby, które są wspomniane w tekście. Czasami, jeżeli mamy więcej możliwości finansowych, to możemy również zrobić, jest takie zapotrzebowanie, możemy zlecić na przykład indeks miejscowy, jeżeli przestrzeń jest istotna. No aczkolwiek, no, tak czy inaczej, nawet jeżeli znaczy mamy to wszystkie osoby wymienione, natomiast jak chcemy poszukać, gdzie taka dana osoba jest wymieniona, no to musimy popatrzeć na numer strony, dopiero się poszukać tej strony, znaleźć tą osobę na tym miejscu. No jest to, znaczy oczywiście my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to tradycyjnie się robi, ale środowisko cyfrowe pozwala to w zupełnie inny sposób robić. I no myślę, że mogę to pokazać tutaj. Tutaj mamy oznaczone wszystkie osoby, które w danym tekście występują. Ale jeżeli klikniemy na tą osobę, możemy wyświetlić krótką informację. Natomiast tutaj jakby ponieważ każde wystąpienie danej osoby w tekście jest oznaczone, to możemy w tym momencie zobaczyć
wszystkie teksty, wszystkie listy, w których dana postać jest wymieniona. No ponieważ to jest jeden z autorów tej korespondencji, z tej pary korespondencyjnej, no to on się pojawia siłą rzeczy w ogromnej ilości. No ale w ten sposób możemy automatycznie nie tylko sobie przejść do tego miejsca bez problemu, tak, do tych wszystkich przepisów, ale też mamy na końcu wszystkie sposoby, w jaki o danej osobie się mówi. Więc jest to niezwykle przydatne, po pierwsze, jeżeli szukamy tak wystąpień danej osoby, po drugie, jeżeli, znaczy już nam to pokazuje, jak dana osoba jest charakteryzowana. Oczywiście w tym przypadku to, co Państwu pokazywałem, znaczy to Jan Lechoń to jest jeden z polskich poetów i wydajemy jego korespondencję z Kazimierzem Wierzyńskim. Zresztą robimy to równolegle. Zarówno jest wersja cyfrowa, jak i papierowa. No tylko, że one oczywiście technikalnie się różnią. No i jak Państwo widzą, panowie w tej korespondencji no czasami dosyć frywolnie czy żartobliwie się nazywali. To też jest całkiem zabawne. Na przykład pisał Wierzyński o Lechoniu moja pszczółka w jednym liście. Tak. Albo król życia. No w każdym razie wszystkie takie czynności związane ze strukturami, z indeksowaniem, z tymi przechodzeniem od modułu do modułu, no są nieporównywalnie prostsze w środowisku cyfrowym. No i z tego po prostu trzeba korzystać, jeżeli się robi jakieś przedsięwzięcie cyfrowe o literaturze. No bo właśnie to jest to, co nam dodatkowo daje środowisko cyfrowe, czego nie możemy tradycyjnie zrobić. No i też możemy zrobić najróżniejsze podziały, zupełnie różne podziały na rozdziały. W książce zazwyczaj właśnie mamy po prostu rozdziały, podrozdziały i tyle. Tu możemy zrobić taką strukturę, jaka nam się podoba, jaka będzie najlepsza. No i takim jednym z elementów, takich powiedzmy laboratoryjnych w przypadku pracy nad tą kolekcją Sienkiewicz po nowoczesnym, było to, że poprosiliśmy autorów, żeby napisali teksty w taki sposób, aby one się łatwo dały podzielić na mniejsze całostki. Czyli jak mamy, tym razem wejdźmy do salonu, powiedzmy, jest artykuł profesor Rutkowski, heroizm sienkiewiczowskie inwersje. I on dzieli się na 5 mniejszych fragmentów. No oczywiście część wstępna musi być tak, żeby wprowadzić w tematykę. Natomiast poza częścią wstępną wszystkie elementy są mogą funkcjonować na zasadzie oddzielnych całostek. I każda z nich została przez nas opisana, czy jak po Państwu mogą, znaczy powiedzmy otagowana, różnymi określeniami i tagami, oznaczeniami. I dzięki temu mamy również możliwość właśnie alternatywnego porządku lektury, czyli na przykład jeżeli wejdziemy sobie na taką kategorię cielesności i podkategorię choroba i nerwy, akurat pisarz był, Sienkiewicz był bardzo chorobliwy i też bardzo się obawiał o zdrowie. No, teraz jak wam wyszliśmy, mamy wszystkie fragmenty ze wszystkich artykułów, które dotykają tematu choroby i nerwu, więc możemy sobie wedle tematów, wedle treści przeszukiwać i układać tą treść naukową. No tak, mówiłem o ilustracjach, ale jeszcze może jeden przykład podam, jak może znaczyć właśnie
a to, że tutaj te ilustracje są też elementem, który niesie znaczenie, dopełnia to, co jest napisane. Mamy, to jest, Suzin to jest jedna z postaci w tej powieści Lalka i co nie jest do końca dopowiedziane, to jest jakby pracodawca naszego głównego bohatera, Stanisława Wokulskiego. Nie jest to do końca dopowiedziane i przez lata tak nie było bardzo mocno akcentowane, no ale generalnie panowie się najprawdopodobniej parają handlem bronią, znaczy zbierają ogromne pieniądze. I jako, że większość interpretatorów starała się głównego bohatera, tego Wokulskiego, pokazać w takim lepszym świetle niż faktycznie zasługuje, bo jakoś tak kierując się sympatią, też narracja dużo zrobiła. Zazwyczaj jeżeli widzimy świat czyimiś oczyma, to on nam się wydaje bardziej sympatyczny. No ale właśnie w przypadku tego hasła zależało mi, to akurat ja tutaj wybrałem tą ilustrację, żeby zaakcentować tą niecną profesję tegoż bohatera i to, żeby to jakby nie umknęło. Więc jakby dopowiadam w ten sposób do tekstu, który napisała profesor Tasby. No idąc dalej. Może się pojawić tutaj wiele elementów, których z oczywistych względów w książce pojawić się nie mogą. Mówię o wszystkich elementach interaktywnych, czyli takich, które po jakiejś czynności użytkownika, czytelnika coś zmienią, jakieś przyniosą działanie. Bo dla nas to jest to o tyle istotne, że też chcemy wciągać naszych użytkowników w te opowieści naukowe. Zazwyczaj, jeżeli ktoś wykonuje jakąś czynność, to bardziej się wciąga w temat, niż jak biernie tylko obserwuje. No ale to nie jedyny powód, dla którego przydaje się środowisko cyfrowe w przypadku grafik i map interaktywnych. Myślę, że możemy tutaj już... Chciałem Państwu pokazać najlepiej, ale... Jest kolekcja, która się nazywa Korzenie Janusza Korczaka, która opowiada Janusz Korczak, polski pisarz, pedagog, wielka postać właściwie światowego formatu. Natomiast ta kolekcja to podsumowała projekt badawczy dotyczący jego ojca i wuja, którzy byli też polskimi intelektualistami XIX wieku, taką pierwszym pokoleniem, które się zasymilowało do polskości tak bardzo. No i ponieważ ten projekt opierał się na tym, że nasza koleżanka, z którą pracowaliśmy, Marlena Sęczek, jednym z jej działań było to, ażeby chodzić po różnych archiwach, gdzie były dokumenty związane z całą rodziną Korczaka, czyli Goldschmidtami, no znaleźć możliwie dużo informacji. No i tutaj możemy sobie, mamy drzewo genealogiczne, możemy oglądać poszczególne gałęzie tego drzewa, czyli jakby poszczególne rody, które finalnie się złożyły na to, że narodził się Janusz Korczak. No i oczywiście z jednej strony to można powiedzieć, że to jest po prostu dosyć ładne i dosyć atrakcyjne. Z drugiej strony to też pozwala, jeżeli szukamy czegoś konkretnego, to zobaczyć to, czego szukamy. Czasami jeżeli mamy za dużo informacji naraz, za dużo warstw, to nam różne rzeczy umykają. Kiedy możemy je rozdzielić, te warstwy, no to wtedy one są dużo bardziej czytelne. Też widzimy, możemy... Więc tutaj to jest przykład takiego elementu interaktywnego, który oczywiście w tradycyjnej książce mógłby być po prostu narysowanym drzewem genealogicznym i to bez kolorów, tak? Bo zazwyczaj, no chyba, że byłaby to kolorowa fotografia. Możemy też to drzewo obejrzeć wedle
w taki sposób, żeby było jakby przewodnikiem po tych osobach, które udało się odnaleźć Madlenie Sęczek w archiwach. No niektóre, myślę, że tak z 1/3 tych osób to były osoby, o których albo jakieś informacje, albo w ogóle o ich istnieniu dzięki temu projektowi się dowiedzieliśmy. Znaczy bardzo, bardzo nasza koleżanka tutaj dobrą pracę wykonała. Jako anegdotę mogę powiedzieć z kolei, że pewnym utrudnieniem było to, że ona ciągle znajdowała te nowe osoby, bo co chwilę trzeba było przerysowywać to drzewo. Nasz grafik już się załamywał, bo tak po raz piąty musiał tam te gałęzie drzewa zmieniać. To. No, więc to jest, no i tutaj możemy, no i mamy tutaj hasła poświęcone poszczególnym osobom też dzięki temu środowisku cyfrowemu mogliśmy tutaj, tam gdzie były takie, gdzie dysponowaliśmy takimi dokumentami, też pokazać przykładowe dokumenty. To jest akurat ten akt urodzenia tej pani Cecylii Głębickiej, no dosyć krewnej Janusza Korczaka. Więc możemy pokazywać te, no jest to jeden element, którego nie ma w książce, znaczy kolejny element, którego nie ma w książce, a który tutaj wykorzystujemy i który warto wykorzystywać przy takich naukowych narracjach, no to właśnie są grafiki interaktywne. Oczywiście też do takich należą mapy. Ten projekt Atlas Literatury Zagłady, który teraz Państwu pokazuję, on to też jest przykład na taką strukturę naukową, która w papierze w ogóle nie byłaby możliwa. Tutaj, jak mówiłem, mamy współpracowników, zwłaszcza profesor Jacek Laociak jest uznaną sławą, jeśli chodzi o badania literatury Holokaustu. W tym projekcie zależało nam, żeby połączyć jakby trzy wymiary: osoby, miejsca i czas. Czyli mamy, jeżeli. No i tutaj są trzy moduły, które odpowiadają tym jakby aspektom. Zrobiliśmy ten projekt w ten sposób od strony jakby takiej naukowej, że zostało wybrane kilkanaście świadectw czasów zagłady z getta warszawskiego. Każde z tych świadectw zostało opracowane w ten sposób, że zostały tam wynotowane wszystkie fragmenty, które zawierają jakieś dane przestrzenne. Wszystkie, w których mowa o danych miejscach. I tu mamy je, mamy nazwy ulic, mamy nazwy obszarów. Na przykład mamy wpis dotyczący ulicy Glinianej. I mamy mapę, na której ta ulica Gliniana jest zaznaczona. No i ten fragment, który mówi o tej właśnie o tej ulicy. Ale też od razu mamy informację, kto o tym pisał, w którym i w jakim okresie, w jakim czasie. Możemy od razu przejść do tabeli do opisu, który mówi, co się w tym czasie działo w getcie warszawskim, czyli od maja do grudnia 1941 roku w tym przypadku, ale też możemy przejść do osoby, która to mówiła. I tak jak tutaj widzą Państwo, my też czasami stosujemy mapy statyczne, czyli na tej mapie nie da się nic kliknąć, nic się nie dzieje, ona po prostu pokazuje ten element topografii, ten element na mapie, o którym mowa. I każdy element topograficzny, każdy adres, każda ulica wymieniona ma taką mapę
więc tych map powstało około 1000 na potrzeby tego projektu. Ale właśnie, jeżeli przejdziemy do tej do artykułu o tej osobie, czy o hasła tej osoby, można powiedzieć, to z jednej strony mamy krótki biogram, czyli opis tego, kim była, jakie było jej życie, ale mamy również, i to kosztowało nas wiele pracy, ale jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, mamy też wszystkie, możemy zaznaczyć wszystkie miejsca, o których dana osoba mówiła. To oczywiście jest określona legenda, czyli taka konwencja oznaczania tych różnych punktów, bo oznaczaliśmy i adresy, które były i adresy, w których ta dana osoba była, i adresy, o których mówiła, ale też na przykład trasy, które przemieszczała. I tutaj możemy też obejrzeć z podziałem na to, kiedy, tak? Czyli możemy nałożyć wszystkie miejsca, o których dana osoba mówiła w tym świadectwie, ale też na przykład tylko ten okres czwarty wyświetlić. No i też to, cel tego jest taki, żeby później badacz zainteresowany tym tematem mógł sobie pewne zjawiska obejrzeć, przebadać pod określonym kątem. Liczymy, że ten projekt nam się uda jeszcze rozszerzyć o kolejne osoby z getta warszawskiego oraz o getto łódzkie. No i, ale no, i tak okazało się, że nawet z tych powiedzmy kilkunastu świadectw mamy, jak mówiłem, no około 1000 haseł związanych z miejscami, więc dużo, dużo tego jest. No i więc tu, jeśli chodzi o interaktywne grafiki. No ale mamy też, znaczy my akurat tego nie stosujemy póki co, no ale oczywiście można też umieścić pliki audio, tak, czyjeś wypowiedzi. To zresztą dotyczy również edycji, ale jakby wydawanie tekstu mówionego to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast mamy też, możemy wykorzystać również filmy. Oczywiście film nie jest taką oczywistą formą mówienia naukowego. Raczej stosujemy je w takiej formie popularyzacji, czyli takich dla szerszego grona przeznaczonych materiałów. No i zwłaszcza jedna kolekcja jest bogata w te filmy. To są Warszawy Plusa, gdzie mamy trzy interaktywne mapy, o których mam nadzieję, że jeszcze zdołam dwa słowa powiedzieć, ale także możemy obejrzeć i posłuchać filmów, na których znani badacze o konkretnych zagadnieniach opowiadają. W tym przypadku akurat profesor Grażyna Borkowska opowiada o tym, na ile powstanie styczniowe było istotne dla Bolesława Prusa, czyli tego pisarza, i jakby co tam się, no właśnie, dlaczego jakby to ono się przez całe jego życie jakoś przewijało w jego twórczości. No więc, co oczywiste, w książce filmu umieścić nie możemy. My mamy, no tutaj jest kilkanaście filmów, a też może pokażę Państwu, mamy na YouTubie nasz kanał Nowej Panoramy, gdzie te filmy możemy sobie obejrzeć. No i tutaj są te różne filmy o Bolesławie Prusie. Jest też trochę o tym, jak właśnie tworzymy nową panoramę. No i jest też film, taki wirtualny spacer trochę o właśnie po terenie getta, promujący atlas
literatury zagłady. Więc generalnie zachęcam, jeżeli mieli Państwo ochotę, to można odwiedzić. No ale też te filmy mogą być elementami tych całych opowieści naukowych, które tworzymy. To są elementy, o których mówiłem, to są te elementy, które właśnie w tradycyjnej wersji papierowej no, nie można z nich skorzystać. Tutaj mamy dużo większy wachlarz możliwości. Pierwsza rzecz, która musi być, żeby cokolwiek stworzyć w wersji cyfrowej, no to musi być oprogramowanie. Tak mówiłem, zarówno tą stronę jakby, jak i tą z edycjami, no ktoś musi, jakiś programista, tak, napisać, zakodować. No ale żeby on wiedział, co ma zakodować, napisać, no to najpierw osoby odpowiedzialne za to przedsięwzięcie, tak jak my za tą nową panoramę, muszą wymyślić, co one właściwie chcą i dlaczego. No i potem jak z programistami, potem znaleźć odpowiednich programistów, usiąść, wytłumaczyć, co ma być zrobione. Oni muszą wreszcie swoją pracę wycenić. No i potem trzeba tylko przypilnować, żeby jak będą pieniądze, żeby oni zrobili to, co było umówione. Tak? No i to jest pierwszy etap. Czasami zdarza się, no już teraz jak mamy tą platformę, no to czasami możemy zrobić kolekcję cyfrową bez nowego oprogramowania, no bo mamy już działające, więc wtedy te koszty odpadają. No ale czasami na przykład jak robimy edycję, no to potrzebujemy bardzo skomplikowanej rozbudowy tego oprogramowania. Na przykład teraz, żeby robili taką część, żeby móc ładnie pokazywać rękopisy, manuskrypty i wiązać się z tekstem. No ale to wszystko oczywiście jest dosyć złożone i to wymaga współpracy z programistami. No więc już mamy jednych specjalistów więcej jakby, tak, niż w przypadku książki. No więc druga rzecz. Trzeba, no tak jak w przypadku książki, jak mówię, no ta struktura jest stała. Mamy tytuł, spis treści, rozdziały, tak wiadomo. No tutaj wszystko musimy wymyślić od początku, to znaczy jaka ma być struktura tej naszej kolekcji czy monografii cyfrowej, jak to ma działać, no ale też jak to ma wyglądać. Tutaj zanim jakby tak ustaliliśmy, jak ma wyglądać, jak mają wyglądać poszczególne belki, tak belka całej, tutaj mamy tak nowej panoramy, każda z poszczególnych kolekcji też ma swoją specjalną kolorystykę, swoją specjalną, czyli taką identyfikację wizualną. No i do tego, no i oczywiście, co też jest istotne, aczkolwiek to też jest rzecz, która jest ważna w przypadku książki, to znaczy trzeba określić, jaką czcionką, jakim rodzajem czcionki, czy tam jakim krojem pisma będzie ta książka jakby wydana. No i tak to robi ten właśnie łamacz, który tą wordowską wersję przemienia na taką książkową. No tutaj to musimy sami wymyślić, jaki ma być krój pisma. No najlepiej, żeby on jeszcze był darmowy, bo też są kroje, które są płatne. No więc to już taka kolejna rzecz. No i generalnie do tego, żeby właśnie tworzyć te wszystkie elementy i żeby też opracowywać rzeczy typograficznie, no to niezbędny jest zawodowy grafik, tak? Grafik designer, tak, który będzie wszystkie elementy graficzne projektował i również opracowywał te pozyskiwane, no bo to one, je też trzeba przetworzyć w odpowiedni format. Więc już mamy, tak, mamy programistów, mamy grafika. Akurat u nas w zespole grafik jest częścią naszego zespołu od samego początku, to znaczy on jest od podstaw z nami pracuje i bardzo, bardzo dużo wagi przywiązujemy do tej strony naszej działalności, także jeżeli chodzi o jakieś materiały promocyjne.
to w wielu projektach cyfrowych nie jest takie oczywiste. Często nas pytają, jak to zrobiliście, to takie ładne, bo po prostu mówimy, że my mamy grafika, no oni, a im programiści mówią, że zrobią tak, żeby było dobrze i, no i zazwyczaj nie jest tak dobrze. No ale dobra, mamy już grafika typografa, no, tą strukturę kolekcji, czyli specjalny zespół musi ją obmyśleć. Musimy obmyślić, jaki materiał wizualny będzie konieczny, tak? Tak jak mówiłem, tutaj musieliśmy wymyślić, że po pierwsze, że w ogóle tym elementem opowieści będzie ten pałacyk w Oblęgorku, czy to miejsce. Musieliśmy zastanowić się, w jaki sposób ono będzie wykorzystywane. No i finalnie, znaczy finalnie, to właściwie jeszcze nie finalnie. Potem, jak już to wymyśliliśmy, musieliśmy zrobić zdjęcia takiej jakości, żeby się nadawały. No więc profesjonalny fotograf z nami tam pojechał. No zresztą, no, w sumie nawet ciekawa historia, żeśmy, znaczy, to mieliśmy bardzo dobry kontakt z władzami tego muzeum, więc oni nam pozwolili właściwie robić, co chcieliśmy, znaczy przestawialiśmy najróżniejsze rzeczy. Tutaj naprawdę stanęła jakaś kanapa, tam też niektóre miejsca były zupełnie inaczej wyglądały, no ale my potrzebowaliśmy konkretnego przekazu i tego, żeby konkretne rzeczy były widoczne i czytelne. Na przykład ten obraz przewiesiliśmy, że tak powiem, w cudzysłowie cyfrowo, bo on wisi na innej ścianie, ale akurat był nam potrzebny ten obraz. To jest obraz, który dosyć znany polski malarz Stanisław Witkiewicz narysował i on przedstawia Henryka Sienkiewicza w Ameryce, więc dlatego to bardzo dla nas było ważne, żeby on tu był. No i wszystkie, no więc tak, zostały zrobione zdjęcia, potem nasz grafik nałożył te, też musieliśmy wymyślić, jak to będzie ta nawigacja, tak? Tutaj no, wymyśliliśmy, że te elementy przejścia będą kolorowe i w ten sposób użytkownik będzie wiedział, żeby przejść. No i finalnie też musieliśmy mieć bardzo dobrej jakości reprodukcję wszystkich wykorzystanych obrazów. A jak Państwo widzicie, no tutaj może akurat o tym, myślę, że będzie. Znaczy, bywają teksty, gdzie jest tych fragmentów i prawie 10, tak? I tych obrazów jest mnóstwo, więc wszystkie te obrazy, znaczy ich reprodukcje musieliśmy pozyskać, znaczy wymyślić, skąd je weźmiemy i poprosić, żeby je nam sfotografowali albo przesłali w odpowiedniej formie. No to oczywiście też im zapłacić. To w tym przypadku akurat współpracowali, ponieważ to muzeum w tym pałacyku jest zarządzane przez Muzeum Narodowe w Kielcach, no to skorzystaliśmy też ze zbiorów tego muzeum. Jak Państwo widzicie, mają oni przepiękne zbiory malarstwa z XIX wieku. Takiej naprawdę dobrej jakości. No i też bardzo, bardzo chcieli być częścią tego projektu, co też jest, co też, to na przykład jest, o, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale warto, to jest bardzo znanego polskiego dramaturga i malarza obraz Stanisława Wyspiańskiego. Tam też takie perełki są. No więc już, czyli tak, mieliśmy znowu fotografa, znowu grafika w kolejnej roli. No i finalnie, kiedy to wszystko powstało, bo tutaj też musieliśmy specjalnie dodatkowo oprogramowanie dopisać, no to ktoś to musi poukładać, czyli na zapleczu mój zespół musi po prostu połączyć te, znaczy wlać ten tekst, połączyć tego z te opowieści, tak, dodać elementy graficzne, ewentualnie zmontować też z warstw poszczególnych elementy interaktywne, więc jest tego strasznie, strasznie dużo. Kolejną rzeczą jest, jeżeli robimy mapy, właśnie, robiliśmy mapy robienie map nie jest prostą rzeczą, a robienie map historycznych związanych z literaturą jest
dodatkowo trudne. I tutaj ciekawie jest opowiedzieć o tej mapie. Bo tutaj przy okazji tego projektu musieliśmy jeszcze współpracować właśnie, żeby uzyskać wiarygodną mapę, podkład tego, co pokazujemy, z znakomitym kartografem Pawłem Weszpińskim, który od wielu, wielu lat współpracuje z profesorem Jackiem Leociakiem nad różnymi mapami getta. No, zapytają Państwo, no ale cóż takiego trudnego w zrobieniu mapy getta? No jest kilka trudności. Znaczy, bo chodzi o to, żeby oczywiście ta mapa odpowiadała rzeczywistości, a nie żeby ją sobie tak po prostu narysować. Pierwszy problem jest taki, że oficjalne mapy, którymi dysponujemy, na przykład przedwojenne, one często nie odpowiadają stanowi faktycznemu. To znaczy na przykład zawierają budynki, które po pierwsze, które dopiero miały powstać. No więc to już musimy wtedy zweryfikować, które były, które nie. Druga sprawa jest taka, że co akurat było częste w tej dzielnicy, bardzo często dobudowywano tam nielegalnie różne budynki. Czyli ulica, która na mapie jest prosta i przejezdna, czasami po prostu się zamykała, bo tam dobudowano dwa budynki z dwóch stron i ona się stała ślepa. No więc żeby to zweryfikować, to ów kartograf szukał w archiwach zdjęć, informacji, opisów i na tej podstawie weryfikował stan faktyczny. Oczywiście dodatkową rzeczą jest jeszcze zniszczenie getta w czasie wojny, pod koniec wojny, no ale w to już teraz, w to nie wchodziliśmy. No więc jakby tutaj mamy kolejną specjalizację, która musi być zaangażowana w robienie tego typu narracji. Więc to, co w tym momencie, chciałem pokazać Państwu, że no mój zespół jest bardzo, bardzo interdyscyplinarny, to znaczy my jesteśmy wszyscy badaczami literatury, zajmujemy się literaturą, ale oprócz tego interesujemy się również wieloma innymi rzeczami, znaczy nawet więcej niż interesujemy. Na przykład nasza graficzka jest też specjalistką od map i się tym tematem interesuje od dawna. Mamy kolegę, który jest też dyplomowanym historykiem sztuki. No ja również oprócz tego, że się zajmuję literaturą XIX wieku, zajmuję się również komiksem i narracjami audiowizualnymi. Więc i dopiero jak mamy taki interdyscyplinarny zespół, to można jakby wszystkie te obszary potrzebne ogarnąć. Oczywiście też wymaga to współpracy tak w niektórych projektach jeszcze z osobami z zewnątrz, ale tak jak programiści, czy też ten kartograf, no ale wtedy też lepiej się znać na tym, o co chodzi, tak? No, trochę chociaż na programowaniu, albo chociaż trochę na kartografii, żeby też wiedzieć, o czym z taką osobą rozmawiać. No więc wymaga to wielu umiejętności, no ale też dzięki temu jest właściwie bardzo, bardzo ciekawym wyzwaniem. No dobrze, tak kończąc z monografiami, tak widzę czas, wszystko pod kontrolą. Kończąc z monografiami jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch, znaczy o takich rzeczach, o których warto pamiętać w ogóle, jeżeli mówimy o publikowaniu w jakiejkolwiek treści w internecie, no ale w tym przypadku treści naukowe. Znaczy, kiedy mamy wydrukowaną książkę, ona jest w jednej niezmiennej wersji, zawsze jak do niej zajrzymy, to będzie mniej to samo, tak? Jeżeli będzie wydanie drugie zmienione, to będzie inne wydanie, będziemy mieli poświadczone, że jest to wydanie drugie, zmienione na przykład, tak opisane. No ale więc to jest jakby pozytyw w sumie tego, że książki papierowej. Jakby negatywna strona jest taka, że jeżeli chcemy, nie wiem, dodać jakąś część, jeden rozdział, to nie możemy sobie doszyć jakby do książki, jeżeli coś tam nowego odkryjemy. A jak korektor przeoczy jakieś błędy i one się znajdą w druku,
No to wtedy też one już tu będą, znaczy możemy zamieścić jakieś sprostowanie, ale no będzie z tym problem. Więc środowisko cyfrowe pozwala na modyfikowanie częste treści. No i oczywiście to pozwala nam z jednej strony, jak zauważymy jakieś drobne błędy już po korekcie i po testach, no to je po prostu naprawić od razu. A jak potrzebujemy, no nie wiem, dodać nowy moduł czy rozbudować coś, no to też możemy po prostu do konkretnej kolekcji dobudować. No z tym, że właśnie z drugiej strony minusem korzystania z cyfrowych wersji różnych tekstów jest to, że jeżeli ktoś ten tekst zmieni, to często nas o tym nie zawiadamia, to znaczy możemy, czytamy jakby ten sam tekst, a okazuje się, że on może być troszkę inny. I to oczywiście jest potencjalnie niebezpieczne, tak? Więc też pamiętajmy o tym, że inny sposób też się opisuje, to bardziej mówimy pewnie o wersjach, tak? Wersjach kolekcji cyfrowej. Trochę tak jak z oprogramowaniem, prawda? Też po prostu mamy tam wersję 2.0 czegoś. I tak samo z tego typu treściami należałoby robić. Dobra, to teraz tak. Dobrze, na szybko powiem jeszcze trochę o tych mapach i potem na szybko jeszcze o edycjach, ale myślę, że i o jednym i o drugim warto powiedzieć. To znaczy tak, o tych mapach już sporo mówiłem. No i mogą Państwo zapytać właśnie, po co takie mapy się robi, po co one są badaczom w ogóle. No więc można odpowiedzieć tak, że są utwory literackie, które są bardzo mocno związane z konkretną przestrzenią. To znaczy, ażeby do tego stopnia, że żeby zrozumieć ten tekst, właściwie musimy wiedzieć, w jakiej przestrzeni on się odbywa, a co więcej, też co właściwie, jak ta przestrzeń wyglądała w tym czasie. Mamy tutaj przykład właśnie tej powieści Lalka, która się dzieje w drugiej połowie XIX wieku w Warszawie w większości. I ona... No właśnie, z Warszawą związana jest niezwykle mocno. Natomiast to też był niezwykle ciekawy czas przemian tego miasta. Więc my tutaj jakby rozbiliśmy tą opowieść topograficzną na trzy wątki. Jest Warszawa Wokulskiego, czyli głównego bohatera tej powieści. I ona tutaj mamy zaznaczone, symbolizowane różne elementy jego biografii elementy też istotne topografii. Tu na przykład jest taki słynny park warszawski, Łazienki i tam to możemy przejść do opowieści o kobietach w Lalce i o tym, no, dlatego, bo właśnie tam w tym parku bohater chodził i rozmyślał na te tematy. Natomiast mamy też Warszawę Prusa, czyli, która opowiada, czy pokazuje elementy biografii pisarza. Na przykład tutaj mamy ta ikona to jest Cytadela, czyli taka twierdza wojskowa, ciesząca się złowieszczą sławą w XIX wieku, bo tam właśnie pojmanych powstańców więziono i, no i też zabijano niekiedy. Ten wątek powstania był bardzo istotny dla pisarza. No ale też na przykład tutaj mamy ikonę związaną z cmentarzem warszawskim z Powązkami i możemy przejść do tematu spirytyzmu, ponieważ Bolesław Prus bardzo się interesował wywoływaniem duchów, a wtedy też spirytyzm traktowano dużo bardziej poważnie i naukowo niż my to dzisiaj robimy. No w każdym razie jest to... No więc tak, w taki sposób można mapować różne zjawiska, no ale można też
I tutaj już pokazywałem Państwu ten Atlas Literatury Zagłady, ale tutaj mamy Atlas Polskiego Romantyzmu. I tu jeżeli znaczy, Państwo chcieli, to też zachęcam czegoś się o polskich romantykach dowiedzieć. No tylko właśnie, zazwyczaj jak się o polskiej literaturze romantyzmu, czyli pierwszej połowy XIX wieku opowiada, to zazwyczaj w polskiej tradycji opowiada się według porządku osób, czyli że ten autor to napisał i to zrobił, tamten autor to napisał i tamto zrobił. A tutaj pomysł był taki, żeby opowiedzieć w inny sposób, żeby opowiedzieć o przestrzeni i o przestrzeni związanej z osobami i przestrzeni związanej z utworami. Mamy na przykład też hasło o Rzymie z no chyba XVIII-wieczną grafiką. Zatem no właśnie, czasami też jest tak i to czasami też właśnie konkretne podróże mogą być istotne dla danego zagadnienia, znaczy dla danego pisarza. Możebym, o, to jest taka, pokażę Państwu mapę podróży Henryka Sienkiewicza po Ameryce. Już tutaj, o, ona powinna być. O, i mamy tutaj. Henryk Sienkiewicz był w Stanach Zjednoczonych w latach 70. I ta wyprawa niezwykle go odmieniła, też jego rolę, znaczy pozycję literacką zmieniła, ponieważ dzięki reportażom, które przesyłał z Stanów Zjednoczonych, stał się sławny i to był taki pierwszy krok do takiej wielkości pisarskiej. Natomiast to, co tutaj chcieliśmy pokazać, no bo on był w latach 70. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych i to, co jest rzadko uświadamiane w też pisaniu o tej podróży, no, że to jest czas właściwie dzikiego zachodu i równie dobrze Sienkiewicz mógłby do takiego deadwood sobie przyjechać, ogarniętego gorączką złota i to byłoby to adekwatne czasowo. No druga rzecz jest interesująca, bo on przybył do Bostonu, ale prawie od razu pojechał na zachód i większość czasu spędził w Kalifornii, więc też trochę zrekonstruowaliśmy właśnie, co było istotnego w Kalifornii. Pokazaliśmy najważniejsze elementy tej podróży. No i to znowu to pomaga dopowiedzieć, zwizualizować pewne rzeczy, które w tekście naukowym mogą być opisane, ale nie przemawiają w tak mocny sposób. Mieliśmy chyba też, jeżeli chodzi o mapy różnych zjawisk, mamy, gdzie to było? Dobrze, no to już tak, no dobra, dobrze, to tak, żebyśmy jeszcze, no bo rozumiem, a potem pytania, dobrze. Zakończę, no pewnie nie mówiłem tak wolno, jak powinienem, no co przepraszam, ale po prostu nie mam wprawy. Rozumiem, że to nie było problemu ze zrozumieniem, a panią trochę tu pomagała. Dobrze. No to świetnie. Ja myślę, że możemy skończyć rejestrację, bo to jest ten ta część się skończyła, ale tak, no kto musi uciekać na zajęcia, tam na tyłach Państwo. Dzisiaj tak praktycznie pokazać rzeczy z tych trzech obszarów, o których w poniedziałek mówiłem, czyli trochę map, trochę jak z książki można zrobić kolekcję cyfrową. No i na koniec też pokazać ciekawy przykład edycji, czyli taki bardzo trudny rękopis, z którym sobie próbujemy poradzić. Tutaj to jest taki przykład na to, jak już był jakiś pomysł na pewną książkę naukową. Okazało się, że on będzie w wersji możliwy do zrealizowania w wersji cyfrowej
I były już też sporządzone mapy takie tradycyjne, które miały oddawać różne zjawiska. I my te mapy dostaliśmy i nam powiedziano, że no, proszę to zrobić w wersji cyfrowej. Pytanie, co, jak Państwo sądzą, co można by z taką mapą zrobić, żeby ona lepiej funkcjonowała w wersji, jeżeli możemy wykorzystać właśnie środowisko cyfrowe i jakieś zrobić oprogramowanie do tego i też mamy, powiedzmy, pod ręką grafika, który też może przerobić tą mapę. Aha, tutaj Państwo mają na przykład różne kolory. Kolory Ecco dunque la cosa, insomma, siete brave, potete sì, provare un impegno, sì, cioè, parte assumere come esperti, sì. Colori różnych podróży. Sì, questo insomma la prima proposta, come si può fare, sì? Potrebbe fare come abbiamo visto lunedì, di porre dei filtri di modo da poter isolare ciò che interessa. No właśnie, można wprowadzić filtry, żeby tylko widzieć to, co nas interesuje, na przykład konkretną podróż, tak? Perché così vediamo le linee di confine, le linee. Vede, tanti candidati, insomma, tanti do pracy w waszym domu, insomma, già si merge, si sopportate. Jak? E comunque Federica è particolarmente portata per le cose tecnologiche. Questo già lo sappiamo. Tak. No to bardzo, bardzo trafne sugestie, bo z tą mapą są dwa problemy. Po pierwsze, jakby na jej podkładzie jest za dużo elementów. Są też niepotrzebnie sama mapa pod spodem jest kolorowa, bo w gruncie rzeczy to tylko utrudnia oglądanie tego. I druga rzecz, to właśnie tak jak pani powiedziała, no, nie może być tak, że te wszystkie trasy są nałożone na siebie jednocześnie, bo jest plątanina, więc trzeba je rozdzielić i właśnie pokażę, jak to zrobiliśmy. No więc jak Państwo widzicie, po pierwsze nasz grafik uprościł to kolorystycznie, taką samą podstawę, no bo trzeba... Prima semplificato i colori, no? Cioè per rendere la cosa più visibile. No a po drugie, to właśnie zrobiliśmy tak, jak Pani proponowała, czyli możemy zaznaczyć każdą z podróży niezależnie. Oczywiście, come ha detto Federica, cioè insomma si può vedere ogni viaggio separatamente, seguire ogni viaggio separatamente. No i w ten sposób użytkownik może zobaczyć to, co, na czym mu zależy, konkretną sprawę. Więc no to też jest, to był pierwszy projekt związany z mapami literackimi, który robiliśmy, więc to nie tak, że wiedzieliśmy, jak pewne rzeczy zrobić, musieliśmy je dopiero opracować. Bardzo często stosujemy ten takie właśnie robienie warstw, bo no tak jak w tym przypadku, jest to często najbardziej skuteczne. Chciałbym pokazać teraz drugą mapę, która też jest z tego projektu Atlas Romantyzmu. Dostaliśmy artykuł i mapy od razu w takiej formie od pani profesor Zielińskiej. Cioè, dunque, come vediamo queste mappe non nell'edizione cartacea, non che siano proprio, non in voglia, no, sì, tak, nie podobają się nikomu za bardzo. Tak, natomiast questo è spesso il problema, no? Cioè, quando si legge il libro, queste mappe sono piccole, cioè non si vede niente. No i tutaj mamy tu mapę najciekawszą, która tutaj też właśnie musieliśmy oczywiście z tego wyciągnąć, jakoś dopracować, nasz grafik musiał to zrobić, bo, ale jest to mapa, właśnie może pokażę, jak ona została finalnie zrobiona. Trochę też temu może służyć, też wykład, żeby trochę pokazać jakieś fajne rzeczy z historii literatury polskiej, ale tutaj mamy Mickiewicz podróżował po Krymie i pisał swoje słynne bardzo sonety. Ale co ciekawe, nie pisał ich w takiej kolejności, w jakiej podróżował. Czyli opisywał jakieś... I ta mapa pokazuje właśnie to, jak... Czyli co, czerwone to jest to są sonetów, tak jak zapisane... kolejność pisania. Tak. Znaczy nie, to jest kolejność tego, jak były... Jak są zapisane
Tak, czyli a to jak są w autografie, w rękopisie. Tak? Czyli... Zielone jak są w autografie, tak. I żeby użytkownikowi ułatwić korzystanie z tej mapy, przy każdym sonecie, przy każdym miejscu jest tytuł i incypit, żeby było wiadomo, o jaki sonet chodzi. No wiadomo, znaczy tak wiadomo, najsłynniejszym jest ten pierwszy Stepy Akermańskie, który zaczyna się Wpłynąłem na suchego przez spór oceanu, ale w ten sposób czytelnik czy użytkownik może sobie prześledzić tą podróż lepiej i też jak ona się przekładała na sam proces pisania. Zmieniamy temat z jednego wielkiego pisarza polskiego na drugiego, czyli teraz się, taka mapa dotycząca Sienkiewicza. Pierwsza z map. No i jak, znaczy to jest inny przypadek, bo to było tak, że to my w gruncie rzeczy zamówiliśmy tekst na konkretny temat i dostaliśmy ten tekst i dopiero potem mogliśmy sobie pomyśleć, jaką mapę można by zrobić przy okazji tego tekstu. Ten tekst dotyczy tego, w jaki sposób, jak funkcjonują, jak funkcjonowały dawniej różne pomniki, statuły poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi. Bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Na przykład w Warszawie nie ma pomnika Sienkiewicza i to... Wiem, dlaczego nie lubię Warszawy. Natomiast to też się bardzo, bardzo zmieniało. No i właśnie mamy... Okej, Magarita. No i to są jakby dwa czynniki. Po pierwsze jakby rozkład topograficzny na mapie, tak, żeby pokazać, gdzie takie upamiętnienia są. No dwa, czynnik czasowy, który też pokazuje, jak w określonych epokach czy okresach kształtowało się to upamiętnianie pisarza. Więc dzięki temu, że znaczy dzięki mechanizmowi cyfrowemu możemy właśnie pokazać, jak i topograficznie, i w konkretnych okresach te upamiętnienia wyglądały. No jak Państwo widzą też... A czemu wybór takiego, przepraszam, pisanego? Czemu taka retro mapa, powiedzmy? No, questo perché, insomma, perché c'è una cosa come scritta a mano, perché hanno scelto questa formula. Adesso vi spiego altra cosa. No, to jest jakby wybór artystyczny naszej graficzki, powiedzmy. A to znaczy nie, żeby chcieliście tak, tylko graficznie tak sobie mówić. Tak, w Rzymie są pomniki, których nie było przez, znaczy upamiętnienia, których na przykład w Warszawie przez całe lata nie było żadnego upamiętnienia teraz. Więc no też jakby jeszcze dopowiadając odpowiedź na pytanie pani profesor, graficzka, która teraz jest w naszym zespole, jest bardzo od dawna się zajmuje mapami, więc na bardzo różne sposoby je robi, więc też dlatego takie konwencje różne przyjmuje. No, cioè poi ha detto che la grafica che prepara, cioè insomma l'artista che prepara questi progetti si specializza nelle mappe, dunque le piace sperimentare con insomma diversi progetti. Per questo caso ha deciso per questo tipo di disegno. Io non sono convinta. No, tutaj też. No, swoją drogą. No, personale. To nie dotyczy map, ale upamiętnień właśnie to jest tak pomnik pod Warszawą. Ale to przepraszam, to z mapy można przejść do tych pomników bezpośrednio? Nie. La mappa si dovrebbe passare direttamente alla foto dei monumenti, invece no. Podoba nam się. Ale to bardzo dobre pytanie, bo okay. Zazwyczaj w ogóle w planowaniu wszelakich mechanik cyfrowych musimy wybrać, na czym nam zależy. Tu wybraliśmy, że zależy nam na tym, żeby przechodzić te różne czasowe warstwy. A jakbyśmy wybrali, żeby z konkretnego... Znaczy nie może być jedno i drugie. No tak. Nie da się technicznie. No tak. Nie. Dobrze, tutaj jeszcze jedna mapa związana z Henrykiem Sienkiewiczem, która pokazuje... Pani graficzka kocha te takie ręczne mapki. No mamy różne mapy, zaraz pokażę też inne. Okej, okay, ja to ten sam projekt, to samo. Zgłoszę, że nie wszystkim się podoba. Tu mamy mapę podróży Henryka Sienkiewicza do Afryki. Tak, w poniedziałek pokazywałem mapę
podróży do Ameryki, która była bardzo taką udaną podróżą i tam bardzo wiele ciekawego się wydarzyło. Tutaj chodziło o to, żeby pokazać, że właściwie dużo dłużej zajęło samemu pisarzowi podróżowanie do tego miejsca, gdzie miał coś zrobić. On tak do końca nie wiedział co właściwie, ale czyli tam 2 miesiące podróżował w jedną stronę, 2 miesiące w drugą, natomiast tutaj spędził w samym afrykańskim interiorze, spędził no tak ze 2 tygodnie się szacuje, więc no i na koniec się pochorował jeszcze, więc tu pokazujemy w ten sposób, jak w gruncie rzeczy mało był w tej Afryce. No i też tutaj też pokazuje to zdarzenie, bo on do końca nie wiedział, co właściwie ma być celem jego w tej Afryce. Ta wyprawa nie była zbyt dobrze przygotowana też. Nawet do końca nie wiedział, czy będzie pora deszczowa, czy sucha. W każdym razie fantazjował o tym, żeby może Kilimandżaro zdobyć, no a może też jakieś na polowanie do tego Morongoro. Natomiast to też ta mapa pokazuje, że w gruncie rzeczy przy jego możliwościach były to rzeczy, znaczy były to sprawy zupełnie niemożliwe do realizacji, bo ledwo tam wytrzymał te 2 tygodnie. A w tym to też jakby wybór jednej z mechanik, czyli takiego przybliżenia. No, zdecydowaliśmy się zrobić właśnie w ten sposób, natomiast jakby można by też te inne mechaniki wykorzystać, ale wtedy one by nie pokazały coś innego w gruncie rzeczy, więc to stąd tak to zrobiliśmy. Dobrze, to ja teraz bym przeszedł do... No tak na szybko. Do tego, jak można z książki zrobić kolekcję cyfrową, czy tam co? 20 minut. Tak. To jest PDF z... Ja mam potem dodał PDF z książki Kalendarium Życia i Twórczości Henryka Sienkiewicza, stworzonej przez profesora Krzyżanowskiego z uzupełnieniami profesora Marii Bokszczanin, to już mniejsza z tym. W każdym razie, no jest to taka, jak Państwo widzą, jest to taka książka, która... Właściwie to w niektórych momentach dzień po dniu, jeżeli to możliwe, no ale jakby tydzień po tygodniu opisuje wszystko, co ważnego wydarzyło się w życiu Henryka Sienkiewicza. No i mieliśmy taką sytuację. Dysponowaliśmy tym tekstem. Dostaliśmy finansowanie w ramach zresztą roku Sienkiewicza w 2016. I musieliśmy to zrobić dosyć szybko. Więc takie były trzy uwarunkowania. No i teraz pytanie do Państwa, mówiliśmy o tym, że starałem się pokazać Państwu poprzednio, jak można by przerobić takie struktury na coś cyfrowego. Więc czy Państwo mieliby jakieś pomysły, jak takie kalendarium można by uczynić bardziej atrakcyjnym, łatwiejszym do używania dla osoby, która chce się dowiedzieć czegoś. Tutaj pani Federica mówi, że dla niej jest męczące to, że pod każdym wpisem są przypisy, że to tak nawet optycznie jest męczące, zwłaszcza jak tych przypisów. Na komunikacji będę te kwanty notę ci sono, prawda? Więc właściwie wpis tak niewiele dłuższy od tych not, wszystkich przypisów, więc że to by zlikwidowała i tylko jak się kliknie, żeby można było zobaczyć na przykład. No dobrze, czyli tak, bo to może opowiem, jaką drogą nasze myślenie szło. Zrobiliśmy z tego, dodatkowym czynnikiem w życiu Sienkiewicza jest to, że on bardzo się dużo przemieszczał od pewnego momentu, więc to jest, sam właśnie pisał sobie, że ma podróżomanię, to jakiś taki przymus podróżowania po prostu. Więc jakby ta przestrzeń w jego życiu też jest bardzo ciekawa. No ale pierwsza rzecz, którą trzeba było, znaczy należało z tym tekstem zrobić. Przypominam, że nie mieliśmy za dużo czasu, żeby jakieś bardzo wyrafinowane tutaj zastosować mechanizmy. Więc rzecz podstawowa, trzeba było tak zrobić, żeby te porcje tekstu jakoś podzielić, żeby one były łatwiej przyswajane. To czy zrobiliście tak, że te, jak widać wpis, to przypisy są w osobnym okienku? Nie. Nie, no to jak nie widzę, no ci są arrivati. Panie,
Proszę sobie, panie Bartłomie, proszę sobie wziąć na miary na Federikę, bo myślę, że byłaby naprawdę cennym dodatkiem do zespołu. Bardzo, jesteś bardzo otwarty na różne współprace. No w każdym razie, co zrobiliśmy? Tak, podzieliliśmy na dekady, to po pierwsze. No po drugie też daliśmy możliwość przejścia do konkretnego roku, tak? Czyli no podzieliliśmy, przynajmniej tak przynajmniej mogliśmy podzielić, żeby konkretny rok życia był. Praticamente c'è questa stratificazione, diversi livelli. Prima, diciamo, si può scegliere un decennio che ci interessa, che cosa succedeva, e poi comunque si può vedere un dato anno, cioè scendere ancora più in dettaglio, no? Cioè, insomma, sono questi... No, no to była dosyć prosta mechanika, po prostu to można wstawić... Non avevano avuto finanziamento, cioè bisogna sempre ricordarsi che ci sono motivi pratici per le cose. Miejsce, do którego się linkuje, tak, i potem wstawić ten link, to... No tak jak powiedzmy na dysku Google, powiedzmy Państwo robią, więc dlatego... No a druga rzecz jest taka, że postanowiliśmy wykorzystać, ponieważ mieliśmy już ten przećwiczony wcześniej mechanizm robienia map, postanowiliśmy pokazać też jakby te miejsca związane z Henrykiem Sienkiewiczem przy okazji. No i tutaj to co jest ciekawe, po pierwsze, tak jak on... Zasadniczo był podróżnikiem, który bardzo, bardzo wiele miejsc zwiedził, ale tak naprawdę podróżować zaczął dopiero w czwartej dekadzie swojego życia, co też jest ciekawe. Potem jakby wybuchła ta... To jest interaktywne, jak się naciśnie? Tak, możemy, tak, to jest interaktywne. Jak klikniemy, mamy taki fragmencik o wizycie w tym miejscu i możemy też przejść do fragmentu, który właśnie opisuje ten to pobyt w tym miejscu. O, dobrze. Mają Państwo przykład takiej bardzo ciekawej edycji, niezwykle trudnego tekstu. To jest dramat, tekst napisany przez polskiego romantycznego poetę Juliusza Słowackiego. Aha. Samuel Zborowski, jak Państwo widzą, po pierwsze, on jest napisany w ten sposób, że dużo rzeczy jest skreślonych, jest wiele rzeczy nadpisanych, są nadpisane i skreślone, są rzeczy skreślone dwa razy, trzy razy, zapisane w najróżniejszych miejscach, gdzie nie wiadomo, jaki jest porządek. No i co więcej, ten utwór właściwie jest, rękopis jest taką rozsypanką, bo to jest kilkadziesiąt luźnych kart bez numeracji. No i oczywiście jest dodana numeracja rękopisu, ale ona jest już post factum dodana przez bibliotece, tak jak wydawało się. Numer i delle pagine poi ha aggiunto qualcuno in biblioteca quando ha avuto a che fare con questo manoscritto. No i właśnie teraz pracujemy nad tym tekstem, to znaczy moje dwie koleżanki. Ta edycja, którą Państwo widzieli, to ona była zrobiona przez profesora Marka Troszyńskiego. Właśnie ona była, czy zrobiono to, co było możliwe w wersji papierowej, żeby oddać kształt tego tekstu. Quello che vedete è l'edizione fatta in forma cartacea. Quello a cui si, insomma, il massimo che si poteva ottenere proponendo l'edizione cartacea che in qualche modo doveva rispecchiare lo stato del manoscritto. Adesso invece ci stanno lavorando proprio per un'edizione digitale. No bo chodzi, bo w tradycji dotychczasowej edytorskiej po prostu bardzo arbitralnie ustalano tą wersję tekstu. Znaczy, Kleiner sobie stwierdził, że ta jakaś zwrotka mu się podoba i ją włączał do swojej wersji. Natomiast no nie jest to zgodne z intencją twórcy, tak więc my tutaj dzięki edycji cyfrowej staramy się odejść jak najdalej od takich wyborów, które są arbitralne i w sumie nieuzasadnione, znaczy, bo my nie wiemy do końca, tak, nie wszystko możemy odczytać, jeżeli coś jest napisane w poprzek kartki, no to nie wiem, jakie to jest, w jakim to miejscu powinno być, więc tutaj widzą Państwo, jak to jest. Qui vedete proprio no, cioè da, come si dice yeah. Polacco, da cucina, come si fa dal punto di vista tecnico, come si lavora su un testo del genere. Tutaj Państwo widzą właśnie na zapleczu, jak wygląda taki tekst, który my oznaczamy, czyli różne cechy tekstu,
ale również różne kategorie, na przykład osoby, tak, czy strukturę dramatyczną, oznaczamy takimi znacznikami systemu. Cioè, dunque, introducono diverse categorie di tag, che poi, insomma, tradotte, diciamo, sul testo che sarà visibile, permetterà di usare diversi filtri. Znaczy tak, na przykład to jest taka ciekawa rzecz i już ona sama odmienia myślenie o edycjach, że cały komentarz, który normalnie jest w przypisach, to przychodzi opisy tych różnych bytów, tak, osób, miejsc, organizacji. Czyli na przykład mamy, jeżeli byśmy uznali, że chcemy oznaczyć ducha straszliwego jako postać, tak, no to po prostu sobie mamy taki edytor, gdzie klikamy i możemy oznaczyć, i on wstawia nam ten odpowiedni tag, odpowiednią jakby instrukcję XML-ową. Per cui possiamo, ovviamente non lo fa, non si fa a mano, ma per esempio se decidiamo che un elemento che è un personaggio, no? Dunque, insomma, clicchiamo là sopra, tra diverse categorie attribuiamo a questo duch straszliwy, per esempio, che sarebbe la lettera un fantasma terribile, attribuiamo a questa espressione il tag di un personaggio, di un carattere. No, jak tutaj Państwo widzą, też właśnie są znaczniki, tagi oznaczające właśnie cechy tekstu typu overwriting, cross, tak, więc to wygląda tak na zapleczu, a zaraz pokażę, jak to... Federica, firma to consenso trattamento dati. La volta scorsa. La volta scorsa, vabbè. Il questionario però l'ha preso? Sì. Va bene. Cioè ricordatevi che non ha preso il questionario, se lo prende, insomma, per la prossima volta me lo portate. Ok. Scusi, ma non è qui, è sempre in quest'aula. È sempre in quest'aula alle 15. 15:17. Sì, e voi che avete sbagliato 107 a... In realtà non era scritto da nessuna parte che fosse vetrerie. Sì, lo so, ma siccome facciamo tutte lezioni in vetrerie, per questo non mi vento in mente, mi dispiace, ecco. No, cioè 107 lì è enorme, non è per polacco, no? Ok. No i tutaj to na zakończenie... Giusto per finire. To tak wygląda teraz na front-endzie, czyli dla użytkownika. Cioè per il momento il testo ha questo aspetto, ok? Ale, i to jest też przykład projektu, gdzie my... rozbudowujemy oprogramowanie po to, żeby lepiej pokazać te różne cechy tego. Tak, dobrze, to dziękuję bardzo. Aha. Mam nadzieję, że zachęcam do korzystania też. Anche se una mezz'ora per arrivare a Marco Polo non è poco, dunque insomma, cioè proprio per questo ho detto a Marinelli di cominciare più tardi. Lei non ha Marinelli, va bene. Chi ha Marinelli comunque fa in tempo anche prendersi un caffè e mangiare un pezzo di pizza, dunque non esageriamo. Dziękuję bardzo. Tak. Sì, dunque ringraziamo, penso che è stato molto interessante e spero che potremo continuare diverse cose anche a... Ecco, bravo professor Szczeciński. Vi ricordo, ci vediamo lunedì alle 15, che è interessato a...